Toksycznej relacji biorę się w garść i idę szukać normalnej pracy. To znaczy nie tyle szukać, bo ja już sobie poszukałam i aplikowałam w wiele miejsc, tylko po prostu nie zapraszać, nie wysyłać mi zaproszeń o dodanie na live'a. Ja tutaj pracuję, tak? Ja tutaj robię makijaż, żeby znaleźć pracę. Także znalazłam różne prace, aplikowałam i dzisiaj właśnie jestem umówiona. No trzymajcie kciuki, żeby kurde ktoś mnie zatrudnił, bo ja naprawdę nie chcę być już nigdy popychadłem żadnego faceta. A w ogóle ja i Morisek chcemy wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wasze donaty, za wasze wpłaty na PayPalu. Nazwę PayPala macie w moim biogramie na TikToku. Chcemy wam bardzo podziękować za wpłaty na PayPala i donaty, ponieważ kwota, która się uzbierała z donatów i PayPala, została w 100% przeznaczona na mojego psa, co tak naprawdę udowodniłam w najnowszym TikToku. Także niesamowite jest to, ile osób w ogóle w tak krótkim czasie obejrzało mojego nowego TikToka, ale bardzo się cieszę, że dotarł do już ponad miliona osób, ponieważ przynajmniej widzicie, że jestem uczciwa i że pieniądze od was w 100% przeznaczam na psa, że nawet za pieniądze z donatów i PayPala nie kupiłam sobie nic, nic sobie nie kupiłam. Także mam nadzieję, że doceniacie to. I gorąco zachęcam do właśnie wpłat przez PayPala, bo jeszcze raz powtórzę, kwota idzie w 100% na pieska. Po co się malujesz? Jeszcze raz powtórzę dla nowych osób, które dopiero doszły na live'a. Maluję się na rozmowy o pracę. Kiedy moja sytuacja stała się taka kryzysowa, kiedy mój toksyczny ex zostawił mnie bez grosza, i wyznałam prawdę, że wcale nie był żadnym milionerem. Morisu! On to zawsze szczeka, jak ktoś przejdzie korytarzem, ale to nie szkodzi. Wracając do tematu, zbieram się na rozmowę o pracę. Jak mnie mój były narzeczony po prostu tak źle potraktował, to ja stwierdziłam, że ja po prostu nie dam z siebie robić popychadła już więcej. Ja zrywam, idź dziadu w pizdu. Ja znajdę normalną pracę i nie chcę już nigdy być zależna od żadnego faceta. Także piszecie, że będzie dobrze. Oczywiście, że będzie dobrze. Mam dwie ręce, dwie nogi. Nie jestem jakaś upośledzona również. Praca, mam nadzieję, że ktoś mnie zatrudni, prawda? Dlatego muszę, kurde... Mam pół godziny, kochani. Ja nie mogę gadać. Ja nie mogę gadać. Dobra, będę gadać do siebie. Bo ja nie mam za bardzo czasu na te pytania. Kurde, muszę jak najszybciej się pomalować, bo ja już muszę za pół godziny wychodzić, a ja jeszcze jestem w piżamie i pachy mi śmierdzą, muszę... Ej, kobietki, napiszcie mi, czy wy też tak macie, że lubicie najpierw zrobić włosy, makijaż i później dopiero prysznic, ale jak stoicie pod prysznicem, to tak się myjecie, żeby ani kropla nie kapnęła na twarz i na włosy. Napiszcie mi, czy tylko ja jestem takim dziwolągiem. Czy wam też się zdarza po prostu najpierw makijaż, włosy, a na koniec prysznic? Piszecie nie? Też wam się zdarza na koniec prysznic przed wyjściem? Że makijaż, włosy, prysznic i ubranie, co nie? Ale wiadomo, że pod tym prysznicem, żeby nie pobrudzić, żeby nie pomoczyć makijażu. Czy idziesz głosować dzisiaj? No postaram się, postaram się. Nie stać cię na wodę. No na wodę to jeszcze stać, bo woda jest w kranie i dopiero na koniec miesiąca z rachunkami za to trzeba płacić. Kochani, tapujemy, wysyłamy na PayPala pieniążki dla Moriska. Wysyłamy gifciki. Wasza królowa, która się oddolarsowała.
idzie teraz na rozmowy o pracę. Także bądźcie dumni z waszej królowej oddolarsowanej. Bądźcie dumni, że pomimo braku dolarsów wzięłam się w garść i chcę pracować uczciwie jak normalny człowiek, jak każdy z was. Oczywiście jak gdzieś mnie przyjmą do roboty, to od razu się dobrym newsem z wami podzielę. I też na pierwszy dzień pracy zabiorę was i pokażę, jak to wszystko wygląda. No nie wiem, nie pozwolą mi na pewno robić żadnych live'ów, no bo wiadomo, to byłaby praca. Ale no na pewno będę mogła tak trochę po kryjomu TikToka dla was nagrać. Dzisiaj w ogóle będzie TikTok wieczorkiem dla was. Już będzie noc waszego czasu ze sprzątania mojej nory. Po prostu razem z wami będę odgruzowywać moje mieszkanie z depresji. Tak to jest, kurde. Nigdy się nie zakochujcie już więcej. Masakra. Jak się zakochacie, to po prostu tragedia. Jak się zakochacie, to to będziecie cierpieć jak ja. Jak się masz? No właśnie już nie wiem, jestem spóźniona. No jeszcze nie jestem spóźniona, mam jeszcze pół godziny do wyjścia. Ale czuję się znacznie lepiej, czuję się zmotywowana. Czuję się zmotywowana. Dziękuję bardzo za gifta, dziękuję bardzo za takie meduski piękne. Czuję się zmotywowana. Najważniejsza dla mnie jest teraz praca. W ogóle słuchajcie, jak ja będę miała pracę, to po prostu ja już będę miała wszystko w dupie. Ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ja już jestem szczęśliwa, bo od kiedy nie mam kontaktu z moim byłym, czyli od chwili rozstania, to rozumiecie to, że ja się budzę, otwieram oczy, o dziękuję za gifta, dziękuję za tę gitarę. Rozumiecie to, że od kiedy się rozstałam z moim narzeczonym, to rozumiecie to, że kurde, nikt na mnie nie krzyczy. Ja otwieram oczy, budzę się i cisza, spokój, nikt na mnie nie krzyczy. I rozumiecie to, że ja sobie nie zdawałam sprawy, jak po prostu wyniszczające psychicznie jest życie z narcyzem. Że po prostu budzisz się i w zależności od tego, jaki ma humor partner,